Handlowa Solidarność apeluje o zaostrzenie rygorów sanitarnych w sklepach. Chce chronić pracowników. Jeśli zabraknie sprzedawców, ucierpią na tym wszyscy. Związek chce także premii dla pracowników handlu. Około 300 osób, średnio tylu klientów dziennie musi obsłużyć jedna kasjerka w markecie. Pracownicy handlu to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem grup. To niebezpieczeństwo jest bardzo duże. Zabezpieczenia, które są niewystarczające. Pleksy w niektórych sklepach nie spełniają warunków ochronnych. Mówi przewodniczący Handlowej Solidarności Alfred Bujara. Do przeciążenia fizycznego pracowników dochodzi także obciążenie psychiczne i obawy o swoje zdrowie. Stąd pomysł Solidarności, by zapewnić pracownikom handlu jak najlepsze warunki. Wnioskujemy od marca, aby w handlu wprowadzić jednolite procedury bezpieczeństwa. Chodzi o to, by na jednego klienta marketu przypadało nie 15 metrów kwadratowych, a 20. To zmniejszy obecny ruch w sklepach. Nikt nie jest w stanie tego zliczyć, wchodzących, wychodzących. Są to za duże limity. Żądamy również tego, żeby pracodawcy mierzyli temperaturę osobom wchodzącym. Jest to do wykonania. Solidarność apeluje także, by pracownicy handlu mieli prawo do dodatkowej przerwy na zdjęcie maseczki i chwilę oddechu. Związek nie zgadza się natomiast, by wprowadzić na czas epidemii niedziele handlowe. Solidarność popiera jednak ponowne uruchomienie galerii handlowych przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.